Podczas naszej ostatniej rozmowy obiecał pan profesor sprawdzić i wyjaśnić pochodzenie, etymologię słowa cyc w języku polskim. Bardzo jest prosta ta etymologia. Otóż jest we wszystkich językach świata bardzo wiele form, które są oparte na tak zwanym słoworodzie naturalnym. Czyli pewne wyrazy powstają przez naśladownictwo dźwięków natury. Proszę pana, takie słowa jak syczeć, bzykać, miauczeć, buczeć, przecież one pochodzą z odgłosów tego świata. Słowo cyc jest oczywiście związane z takimi czasownikami jak cycać, jak cyckać i te czasowniki nawiązują do ruchu warg ssących pierś matki, a zatem słowo cyc należy do tej samej właśnie rodziny słów opartych na słoworodzie naturalnym. W języku niemieckim cice, charakterystyczna jest tu ta reduplikacja, to podwojenie. Proszę pana, przecież jest tajemnicą Poliszynela, że mama, tata, to są słowa, które właściwie nawiązują do pierwszych słów dziecka, do takich pierwszych w życiu ruchów warg. Do tego nawiązano, nazywając osobę dziecku najbliższą, prawda? Czyli jego rodzicielkę, czyli jego mamę, tak powiem po dziecięcemu. Tata, mama, cice po niemiecku, cyc, cycać, cmokać, cyckać, ssać. Wyraz oparty na słoworodzie naturalnym, dlatego we wszystkich właściwie europejskich językach on brzmi jednakowo, z takimi modyfikacjami typu cyc, cice, cycek, cycak, cycok, bo to we wszystkich, powtórzę, języka europejskich jest właściwie podobnie. A zatem można powiedzieć, że nazwa naszego zespołu jest jak najbardziej szlachetna. Ona jest jak najbardziej szlachetna, choć oczywiście frywolna, bo tak się ułożyły stosunki stylistyczne w polszczyźnie, że neutralnym słowem jest pierś, natomiast słowo cyc czy cycek na pewno neutralne nie jest, więc jakaś to prowokacja stylistyczna jest. Dziękuję uprzejmie.